Halo, witam, jestem Marcisław. Jesteście wy? To jest Fenetika. There she is. That's the girl who destroyed our village. What? You heard me. You are responsible for all that happened. They were here for you, and now you will have to pay for it. A? Now she got what she deserved. Ja dopiero grę włączy. A? You? A demon? Please, please forgive us. We had no idea. Co to jest za Bethesda-like system karmy? Let this be a warning. Now get out of my sight. Animacje się trochę nie zgrały. Strzelam, że... Nie wiem, mieli zacząć odchodzić i ona miała wstać wtedy? Ani razu nas jeszcze nie zabito, więc możliwe, że tak wygląda ekran śmierci. Albo nie. Dobra, byliśmy ostatnio tam. Tam był grób i tam byli derwisze i wszystkich zabiliśmy. Można było ich szefa podsłuchać, co w sumie się udało. I ukradłem stamtąd pieniądze i mamy taki ładny gladiusik. To jest chyba moment, żeby zacząć w końcu schodzić do lasu. O, mamy też skórzaną zbroję, której nie możemy założyć, bo jest... Naprawa jej kosztuje 500. Via Publica. To nie jest to, co tu jest napisane. Ivy Kriken Coppermine. Assassin! Zapomniałem, że gra resetuje ustawienia w audio. You have just reached a new level. You have gained attribute points and skill points. Press I to open the inventory. You can then distribute your AP. If you want to use your SP, you need to find a trainer. Ci goście są trochę dziwni. Używają normalnych ataków, takich mało telegrafowanych. I tu się złazi do wsi, do lasu. Wróćmy się i wydajmy te punkty. Z czego punkty statystyk mogę wydać już teraz. Ale co ja chcę z nimi zrobić? Chwilowo chyba wydamy w życie i w siłę. Potem się zobaczy. Trenir. Hey, Scarlet! Back for some training? Teach me new combat skills. It's not much, but it's a start.
Swordmaster podnosi nam damage. Beast Knowledge. Graliśmy w Gothiczka, oczywiście, że bierzemy. I Swordmaster dla lepszego władania mieczorem. Sword Block. Enter a defensive stance. O. Co to jest za guzik? Czy to jest prawy guzik myszki? Zaraz zobaczymy. Tak! Oj, kombo nam się zrobiło lepsze. No, powiedzcie mi, że to nie jest Gothiczek. Znaczy, nikt nie mówi, że to nie jest Gothiczek. Ale jakby ktoś spróbował, no to... Właśnie zrobiliśmy sobie wyższy poziom walki bronią jednoręczną i dostaliśmy nowy cios do kombo. Jeszcze raz mapa. Tutaj jest zejście do kopalń i stąd będzie blisko do Leona, który się zgubił w lesie. Może też znajdziemy cęgi. Honey mushroom. Miodomor. Now you'll pay for what you've done to our village. Oh no, fearless fighter. Let us live. Don't mock me, scum. As you like. Then we'll rip you to shreds right away. Won't be too difficult. Tam stoi obok drugi. Scarlet! Why did you have to go and spoil things? I had everything under control. Cool. Under control, my foot? They would have killed you on the spot. I don't need you to save my life. I'm a grown-up now. You never let me have any fun. This discussion is over, young man. Go home now. I hate you! And I just don't want to lose you too. Ile on ma lat? 5? Dobra, to było to. W lesie teraz jeszcze powinna być jakaś chatka i w tej chatce powinny być cęgi. Rosomur. Oshidy, da się iść w tę stronę. Jest chata, tylko... Oh, come on. What would you do with it anyway? You probably can't even read. Stay away. This is family business. Yes, and the controversy will be solved pretty soon. With this blade. Blade? Swoją drogą, co to robi Charles Xavier, który chodzi na nogach? Wait, what's going on here? Sometimes there are things in life that can only be solved by a good old-fashioned duel. I'd stay out of this. Well, I could use some help. No, help me! To ma być pojedynek, czy nie? What exactly is going on here? It's plain and simple, really. Our uncle died, and we both came here to claim the inheritance. One of us needs to go inside and look for his will, but this guy here is not to be trusted. Oh, yes, I am. You were always the villain in our family. The problem is, the will be hidden.
There'll probably be some sort of puzzle. Our uncle was very fond of puzzles. Even a bit paranoid, you might say. I'll find the will. Then maybe you two can stop bickering. If you need any help, just give me a shout. Yeah, maybe we can help you somehow. I tak wchodzę do środka, żeby dostać cęgi. Oh shit. Wnętrza są osobnymi instancjami? To nie jak w Goticzku. Moje cęgi. Znaczy dla kowala, ale chwilowo są moje. Co tu się od... Wrong combination. Ale przybiera ten co słowa robi. Ale ta animacja dziwnie wygląda. Wywala tą prawą nogę do przodu, jakby jakiegoś kankana próbowała odtańczyć. A, bo dlatego, że wystawia nogę trochę w przodu w idlowej animacji? Nie, to tak nie działa. Co jest? Oj, latarnia ma określoną ilość paliwa. Czy jest tutaj jakaś informacja gdzieś, coś? To są książki, ale one mi nie pomagają. Nie jestem zbyt czytelny. O! Da się wejść po schodach. Znaczy po drabinie. Chyba nikt się... Szczur! Kto zostawił pułapkę na szczura? Ktoś tu żyje? Have you found anything yet? Keep your eyes open. The old man was very fond of puzzles. Pierwszy, trzeci, czwarty, drugi. To jest nad podróżą. Pierwszy, trzeci, czwarty, drugi. Drugi. Się źle wykolejnościowało. Drugi, czwarty, trzeci, pierwszy. Od góry, a nie od dołu. O! Dobrze, że te cęgi zabrałem. The will. It says everything should be given to Nesto, and there is something about an unseen blade. Unseen Blade. Może ktoś będzie mieć klucz do tych drzwi? Ciekawe, że wszystko na jednego przypisał. You found the will? Surprise, surprise. Now, let me see what the old fogey wrote down. Don't give it to him. He'll twist it for his own good. You'd best read it out to both of us. This place would make a great shelter for homeless children. That was always my dream. What?
Here, in this forest, honestly, Don, a pub with some gambling and plenty of ladies would suit this village far better. Or I'll just tear it down and sell the wood. They seem to need some up here. This is my final will. I command that all that belong to me shall be... Kto ja jestem, żeby mówić inaczej? Given to the family of Nesto. Fate is with me once again. Unbelievable. You don't deserve it. Finally, I'll have some money in my pockets again, as it is fitting for someone of my nobility. Nobility? It'll be gone in a week on wine and women anyway. There's more. Except for the unseen blade. Hidden in the world of Twilight, it will be searched for in due time, and only discovered by its heir. The one without family will be reunited with the past. What is he going on about? A blade hidden in a Twilight world? Strange. It says, the one without family. There's only one person without a family in this village. Me. So, you think this message was intended for you? Well, why not? She seems a little mysterious to me anyway. Well then, let me invite you all into my new mansion and see if we can make head or tail of things. Not that we'd be any good in supernatural stuff, but having been educated in precision mechanics in our youth, we could possibly help you open some locks. The fuck? Picking us off is just a matter of finding the right order. Trivial for people like us, trained in fine craftsmanship. A myślałem, że złodziei. Door is now unlocked. We'll wait for you outside. Hej, no to się nauczyliśmy otwierania zamków najwyraźniej. Tylko dlaczego to musi być minigierka? It's bread. Mogę spać obok szkieletu? Nie? Dziwna ta tunfa. Mogę ją założyć? Nie, bo to chwilowo przedmiot kluczowy, tak? Trzeba go przekuć. Aha, brokien. Grała fajna muzyczka chwilę temu i się skończyła, co jest. Look, I found it. Amazing. It's just like in the legends. Still, looks pretty battered to me. Maybe you should let a smith take a look at it before you give it a whirl. Speaking of which, how can you be sure you're the one the blade was intended for? Actually, maybe I do need some practice. Now that our dispute is settled, we'll be going back to Venice. And regarding these strange foreigners on the road, it would be safest if we travel together. Strange. For once, I agree with you. I need to get to Venice too. Then you are most welcome to join us. We'll wait for you at the tunnel entrance, and only enter it when you're ready. But first, we need to be sure you won't get cut into pieces by the next rogue that comes by. So, how about we test your fighting skills right here, right now? What do you say? All right. Yes? Great. Spar with me and listen to my advice.
Some enemies are skilled enough to block your blows. In that case, a direct attack won't harm them. However, if you're quick enough, you can attack them from the side or behind. You do this by performing a quick roll, followed by a strike. Roll to the left or the right, and then strike. Try it now. Roll and strike. Press space and a movement key to roll in that direction. If you are close to an enemy, Scarlet will automatically focus that enemy. Press the action button to attack. Ok, myślałem, że to będzie bardziej połączone. I'm amazed. You're as quick as you're sharp-witted. The next thing to learn would be performing combined attacks. But for today, this should suffice. You did surprisingly well. Maybe you'll stay alive until we reach the coast. Well, if you carry on training, you might even live to see the gates of Venice. As long as there's good to be done, I'll stay alive for as long as it takes. Doing good may make you feel proud, but it can also dramatically shorten your life expectancy. We'll go now. Meet us in the village when you're ready to go to Venice. And don't forget to fix this cursed blade. Any power you may awaken from it will doubtless be an advantage on our way. Oh, and take this. It's my travel journal. It may prove useful. A good idea. Have mine too. But don't forget to give it back to me when you finished reading. Co? Nie mam nic takiego. Oszukali mnie banda złodziei. Znowu tym razem dwa levele w siłę i jeden w kondycję, 25 w obu. Brzmi ok. Ciekawe, jak szybko pożałuję. A, nie potrzebowałem wsadzać tego barachła pod prawy guzik, bo pod L mamy latarnię. Z tym, że nie mam za bardzo czego innego tam włożyć, więc nie chcę, na razie leży. Jak stąd wyjść? A, widzę. Szkoda, że latarnia działa na olej. Czy to są wszystkie questy w okolicy? Czy było coś, o czym zapomniałem? A jest journal. Teachers, traders. To wygląda bardziej. A, travel reports by Innesto and Doom. Lots of useful information about Venice. This is the assemblage of the journals that Nesto and Don handed over to me. I received it in a small box with a picture on the lid. And inside was a silver disc too. Mogę przeczytać całość? Czy to jest całość? The fuck? Okej, najwyraźniej nie jest takie ważne. Co jest jeszcze tutaj? A, nycz. Assassin. Tędy się idzie dokąd? Tędy się wraca. Ale nie do końca, to jest kopalnia, do której chyba też ktoś z nas zapytał, żebyśmy poszli.
Heleczułek się zawsze przyda. Debil's Cup. Mam taką. Taka czapka z daszkiem z napisem Polska. O, kopalnia działa. Oh, good day. What the hell are you doing down here? Askabout the moonstone. Do you know anything about a moonstone? A couple of days ago, I would have laughed about this old bedtime story, but our digging machine broke through a wall and revealed a very mysterious chamber. Maybe this is what you're looking for. You can just follow the pipes over there. They will lead you there, but take care. I wiecie co? To jest dobry moment chyba, żeby zakończyć ten odcinek i w kolejnym ruszymy po ten Moonstone, który najwyraźniej będzie potrzebny, żeby przekuć ostrze. Co to jest? Co to było? Delver. To takie miasto w Ameryku. Ale i najwyraźniej kolco świniok. Dobra, ruszymy do kopalni w kolejnym, bo ten jest taki w miarę długi odcinek. Tymczasem mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie lajkę, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym. Kochani, dzieci Boże. Z Bogiem.